Szanowni Państwo, w związku z tym, że epidemia koronawirusa zatacza coraz większe kręgi, nawet ilość osób, które są objęte kwarantanną w gminie Dygowo, wzrasta, w związku z czym podjęliśmy wspólną inicjatywę, aby do każdego mieszkańca gminy Dygowo, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców gminy Dygowo, dostarczyć takie oto maseczki, o których więcej kilka słów stojący obok mnie nasz lokalny przedsiębiorca. Maseczka wykonana jest z trzech warstw włókniny. Dwie warstwy wigofilu, czyli polipropylenu. Jedna warstwa filtrująca wiskozowo-poliestrowa. Maseczkę można prać w temperaturze 40 stopni. Jest wielokrotnego użytku. W związku z inicjatywą podjętą przez gminę do pomocy ludziom, chcielibyśmy włączyć się i również pomagać. Ja oczywiście z tego miejsca bardzo się cieszę, że takie lokalne podmioty, które działają na terenie naszej gminy, włączają się w tą naszą chęć niesienia pomocy mieszkańcom gminy Dygowo. Dodam tylko od siebie, że będziemy tą dystrybucją maseczek zajmować się już od tego tygodnia. Tak jak wspomnieliśmy na początku, firma prężnie nam te maseczki będzie dostarczała, a my będziemy starali się przy pomocy czy to naszych strażaków, czy to sołtysów, te maseczki mieszkańcom naszej gminy dostarczać. Szanowni Państwo, ale jeszcze jedna bardzo, bardzo ważna kwestia to taka, że maseczka to jest oczywiście jakaś forma zabezpieczenia Państwa, mieszkańców gminy przed wirusem, ale to musi iść również w połączeniu z innymi działaniami, czyli jeśli wychodzimy do sklepu, zakładamy maseczkę, po powrocie ze sklepu proszę też pamiętać o tym, że nie tylko maseczkę dezynfekujemy, ale również ręce i stosujemy się do tych wszystkich zaleceń, do których powinniśmy się stosować. Szanowni Państwo, również wielki apel, wielka prośba z mojej strony, jeśli już do Państwa dotrą te maseczki, to proszę i o to apeluję, żebyście je używali. Pozwólmy sobie pomóc i róbmy wszystko do tego, aby w jak największym stopniu ograniczać ryzyko dotarcia koronawirusa do naszej gminy, do naszych mieszkańców, do mieszkańców gminy Dygowo.